Proszę Państwa, chciałem wyjaśnić, że ja nie jestem prawnikiem i nie będę kwestii prawnych podnosił. Jestem socjologiem i zajmuję się badaniem pamięci społecznej, pamięci historycznej i tak też będę mówił o rzezi Woli. Znaczy tematem mojego, zatytułowałem to moje wystąpienie Rzeź mieszkańców, gazetowe wystąpienie, czy inaczej. Pamięć i niewa artykułowana o pamięci społecznej rzezi Woli. I właśnie będę teraz o tym mówił. Czy rzeź mieszkańców stolicy stołecznej Woli trwała od 5 do 7 sierpnia 1944 roku. W masowych egzekucjach zginęło według różnych szacunków od 40 do 60 tysięcy mieszkańców dzielnicy. Ludność była rozstrzeliwana, a ciała zabitych palono. Eksterminacja na dużą skalę skończyła się 7 sierpnia, jednak w mniejszym stopniu trwała jeszcze do 12, kiedy to generał Bach-Zalewski wydał zakaz mordowania ludności cywilnej. Ja wspominam tylko to po to, żeby pokazać ten ogrom tych zbrodni i że rzeź Woli jest jedną z największych zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Mimo to wydarzenie to słabo funkcjonuje w potocznej pamięci społeczeństwa polskiego. Jest rzadkim takim przypadkiem pamięci niewyartykułowanej. I w tym moim wystąpieniu spróbuję wskazać na przyczyny takiego stanu rzeczy, a także zanalizować jego konsekwencje dla współczesnych praktyk upamiętniających i dla polityki historycznej. By uniknąć nieporozumień, zacznę jednak od kilku wyjaśnień w kwestii różnic pomiędzy pamięcią o pewnych wydarzeniach z przeszłości i wiedzą o pewnych wydarzeniach z przeszłości. Oto wykaz podstawowych różnic. Po pierwsze, historia w znaczeniu rerum gestarum jest stworzona przez historyków zgodnie z obowiązującymi w tej dyscyplinie regułami pozyskiwania wiedzy. Pamięć społeczna tworzy się żywiołowo, spontanicznie, jako efekt rozprzestrzeniania się i przyswajania informacji w procesach komunikacji. W terminologii Jana Asmana by się powiedziało, że mamy tutaj do czynienia z przejściem od pamięci komunikacyjnej do pamięci zbiorowej, do pamięci kulturowej. Źródłami informacji o wydarzeniach mogą być zarówno opracowania naukowe i popularno-naukowe, jak i różnego rodzaju relacje osób, z którymi się spotykamy, przy czym za najcenniejsze, to jest potwierdzone w badaniach naszych, wychodziło, uznaje się relacje bezpośrednich świadków. Uznaje się je za bardziej wiarygodne niż, za bardziej cenne źródło informacji niż opracowania historyczne. Trzecia różnica. Podstawowym celem badań historyków jest dążenie do prawdy historycznej, do jak najbliższego odtworzenia tego, co się naprawdę zdarzyło. Podstawowe funkcje pamięci społecznej to polegają na podtrzymywaniu zasobów wartości istotnych z punktu widzenia wspólnoty, to są funkcje integracyjne, oraz zasobu symboli umożliwiających tworzenie wspólnotowej tożsamości, czyli takich zasobów identyfikacji zbiorowej. Trzecie, nie znaczy to, że historia nauka nie pełni funkcji integracyjnych. Pełni je zwłaszcza wtedy, gdy w społecznym obiegu wycieka z murów uczelni i instytutów na ulice i place do zwykłych zjadaczy chleba. Nie znaczy to też, że pamięć społeczna może w dłuższym okresie czasu, funkcjonować, bazować na fałszu. Interpretacja zdarzeń uznawanych w potocznej świadomości za fałszywe nie pełni żadnych funkcji ani integracyjnych, ani legitymizujących. Nie może stanowić uzasadnienia dla takich czy innych decyzji, nie pełni też funkcji tożsamościowych. Prawda? Bo mam przekonanie, że to jest, chyba że są to mity osadzone w kulturze i mające status mitów ważnych, na przykład o Kraku czy o Wandzie, która nie chciała Niemca. Czwarte. Wiedza o przeszłości jest zbiorem informacji o danym zdarzeniu, książkową erudycją, neutralną pod względem emocjonalnym. Z pamięcią o wydarzeniach historycznych mamy do czynienia wówczas, gdy stanowią one dla jednostek i grup źródło egzystencjalnie ważnych doświadczeń. To jest, są one istotne przy podejmowaniu przez jednostkę określonych działań, decyzji.
Pamięć jest silnie nasycona emocjami. Piąte. Wiedza o przeszłych wydarzeniach i, wydarzeniach i społeczna pamięć o nich mają inną strukturę. O tyle, o ile mam do czynienia z wiedzą, o tyle, o ile pewne wydarzenia włączane są w obszar pamięci, pamięci społecznej, funkcjonują one jak znaki, czyli mają taką dwuelementową strukturę, nośnik i znaczenie. Natomiast o tyle, o ile funkcjonują w obszarze wiedzy, to są jak gdyby pozaznakowe, są znakami, ale w innym znaczeniu, teraz tego nie będę podnosił. Po szóste, w obszarze wiedzy obowiązuje chronologia i przyczynowość. W obszarze pamięci powinno warstwo wartości i idei, które one symbolizują. Przykład. W obszarze wiedzy Bolesław Choroby jest związany jakoś z Mieszkiem I, no bo był jego następcą, był jego synem. W obszarze pamięci łączony będzie jako symbol silnego państwa polskiego i sukcesów militarnych, łączony będzie z Władysławem Jagiełło czy Stefanem Batorym. I Barbara Szacka, tak, no, jedna z największych badaczy pamięci społecznej, no, pokazała w swoich badaniach, że pamięć społeczna, wydarzenia w pamięci społecznej funkcjonują w konstelacjach. W konstelacjach zbudowanych na zasadzie powinowactwa wartości, a nie chronologii. O ile uwagi poczynione w punkcie 1.3 należą do żelaznego repertuaru takich teoretycznych rozważań nad funkcjonowaniem pamięci społecznej, o tyle konstatacja z punktu 4.6 we współczesnych badaniach rzadko się są opisywane, a wprowadzam je dlatego, bo stanowią dobre narzędzie pozwalające mi wyjaśnić przypadek niewyartykułowanej pamięci rzeź woli. W wymiarze faktograficznym, w wymiarze wiedzy, rzeź woli jest elementem składowym szerszego wydarzenia, jakim było Powstanie Warszawskie. Rzeź woli była zemstą Niemców za wybuch powstania. Była też okazją do zniszczenia znienawidzonego przez nich miasta. I tutaj to już było mówione, ale jeszcze może taki cytat za Maciejem Żużkowskim. Generalny gubernator Hans Frank w grudniu 1943 roku zapisał w swoim dzienniku: mamy w tym kraju jeden punkt, z którego pochodzi wszelkie zło, to Warszawa. Gdybyśmy nie mieli Warszawy w generalnym gubernatorstwie, to nie mielibyśmy 3/4 trudności, z którymi musimy walczyć. Warszawa jest i pozostaje ogniskiem zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się niepokój w tym kraju. Z rozkazu Himmlera, tuż po wybuchu powstania, kazano, tutaj też cytuję, każdego mieszkańca należy zabić, w tym również kobiety i dzieci. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Wykonanie tego wyroku, tego zadania zlecono generałowi policji von Bach Zalewskiemu, któremu podporządkowane zostały oddziały Wehrmachtu, SS i policji. W wymiarze pamięci społecznej Powstanie Warszawskie i Rzeź Woli to odrębne, nieprzystające do siebie wydarzenia, ponieważ symbolizują one różne, nieprzystawalne do siebie wartości. Powstanie Warszawskie, oprócz martyrologii, symbolizuje bohaterstwo, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, godność. Przy czym, to należy na to, że należy zwrócić uwagę, martyrologia, jeżeli się tu pojawia, to jej się nadaje jakiś wyższy sens. Tutaj cierpienie służy jakiemuś wyższemu celowi, na przykład właśnie walce o wolność ojczyzny czy obronie godności osobistej. Rzeź woli pod względem znaczeniowym, pod względem semantycznym jest o wiele bardziej zawężona. Jako element pamięci społecznej symbolizuje niewyobrażalny wręcz cierpienia ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci mordowanych przez żołnierzy, zadane przez zezwierzęconych najeźdźców. Przy czym jest to cierpienie, które nie ma żadnego wyższego sensu, które nie służy, jak to ma miejsce w przypadku Powstania Warszawskiego, obronie wyższych wartości. Jako element pamięci społecznej Powstanie Warszawskie i Rzeź Woli funkcjonują w innych konstelacjach, w innych typach tradycji. Powstanie Warszawskie, o tym już dzisiaj była mowa,
W układzie z innymi powstaniami narodowymi, Konfederacją Barską, z innymi powstaniami narodowymi, począwszy od Konfederacji Barskiej, a przez powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, powstanie wielkopolskie na Śląsku, wszystkie one funkcjonują jako taka jedna konstelacja. Wszystkie są nośnikami podobnych tradycji, bohaterstwa i poświęcenia życia w imię obrony, jakichś wyższych wartości. Rzeź woli to bezzasadny mord, o ile mord w ogóle może być zasadny. I w historii Polski może być kojarzony tylko z rzezią Wołynia i to, co dzisiaj też już mówiono, z rzezią Pragi. A w wymiarze historii powszechnej z rzezią Ormiat i Holokaustem Żydów. Łatwo zauważyć, że o ile w kulturze Polski pierwsza z tych konstelacji tradycji, tradycje heroiczno-powstańcze jest bardzo dobrze zaadaptowana, osadzona, czasami wręcz uznawana za kwintesencję polskości, o tyle ta druga jest w kulturze polskiej w zasadzie nieobecna. W kulturze polskiej w odróżnieniu na przykład od kultury żydowskiej nie mamy kodów umożliwiających upamiętnienie ofiar niepojętego mordu. W kulturze żydowskiej mamy takie święto jak Tammuz i oni potrafią taki bezsensowny mord jak Holokaust włączyć do pamięci i potrafią go włączyć w obieg kultury. W moim przekonaniu są to najważniejsze powody słabej artykulacji pamięci o rzezi woli. Co rozumiem przez słabe wyartykułowanie pamięci o rzezi woli? Jakie argumenty przemawiają za taką hipotezą? Otóż w badaniach na temat pamięci społecznej rzeź woli jako przedmiot nowej pamięci nie pojawia się w ogóle. Na pytanie, czy rozmawiał pan pani o przeszłości z członkami swojej rodziny, znajomymi, przyjaciół, a jeżeli tak, to jakich wydarzeniach, wymieniano w II wojnę światową i to najczęściej, lub poszczególne wydarzenia takie, ale rzezi woli nie wspominano. Co bardziej, znaczące wspomnienia o rzezi woli nie pojawiają się również nie tylko w badaniach ilościowych, gdzie się bierze pod uwagę istotność statystyczną, ale również w badaniach tak zwanych fokusowych, czyli są takie, gdzie się zbiera ludzi i proponuje się im pewne tematy, oni dyskutują. Otóż również w tych grupach fokusowych nie pojawia się wola, pomimo że myśmy mieli trzy grupy, w jednych badaniach trzy, w drugiej chyba dwie, już nie pamiętam, z Warszawy. Nie pojawiają się wzmianki o rzezi woli. Być może, że gdyby przeprowadzono badania ankietowe, w których pojawiałoby się wprost pytanie o wolę, niewielki procent udzieliłby odpowiedzi odpowiedzi na to pytanie i wykazałby się jakąś znajomością, zwłaszcza gdyby takie badania prowadzono w Warszawie wśród rodowitych mieszkańców miasta. Ale badań takich nie przeprowadzono i szczerze mówiąc nie byłbym ich zwolennikiem. Przy takiej procedurze, czy wie pani coś o rzezi woli, było to badanie wiedzy, erudycji, a nie żywej pamięci. Mimo to twierdzę, że pamięć o rzezi woli jest żywa, ale żywa w środowiskach lokalnych, rodowitych mieszkańców Warszawy, niekoniecznie związanych z wolą i ochotą, ale wśród nich szczególnie, a także wśród napływowej ludności mieszkającej na Woli, która wrosła już w dzielnicę. Dowodem żywej pamięci rzezi są także spisywane w wielkiej traumie wspomnienia. Łatwiej jest pisać wspomnienia niż mówić o tym wydarzeniu. Chciałbym się mylić, ale nie sądzę, problemem jest przełamanie lokalności tej pamięci. Pamięć, która jest ograniczona tylko do pewnych środowisk. Otóż chciałbym się mylić, ale nie sądzę, że można przełamać tę lokalność. To takie słabe wyartykułowanie pamięci o rzezi woli. Powód pierwszy to ten, o którym wcześniej mówiłem. W kulturze polskiej nie ma stosownego repertuaru celebracji zdarzeń, których jedyną treścią jest tragedia ofiar zdziczałego mordu. Po drugie, i to jest takie wspomnienia o rzezi woli, do dziś naznaczone były i są traumatycznością. O tej zbrodni dziś, jak i kiedyś, trudno jest rozmawiać. Przygotowując to wystąpienie, wspomniałem o jego treści kilkunastu osobom. Cztery z nich w jakiś sposób
były związane z wydarzeniami na Woli. Ich reakcja była lakoniczna. Wiesz, że ja to przeżyłem. Wiesz, że ja to przeżyłam. Cała rodzina mojego ojca zginęła. I na tym się kończyło. Na tym się rozmowa urywała. Czegoś podobnego doświadczyłem jako kilkuletnie dziecko. I przeżyłem, znaczy moja rodzina i ja przeżyliśmy powstanie w Warszawie, na Powiślu, ale nie na Woli. Otóż w moim domu bardzo dużo mówiło się o wojnie, to zrozumiałe, szczególnie o powstaniu. Nie stroniono od szczegółów. W innym wypadku rozmowa się jednak zawsze urywała. To, jak stwierdzono, to było na Woli albo on zginął na Woli. Kiedyś nie wytrzymałem i spytałem, mamo, co było na Woli? Odpowiedziała, piekło, nie pytaj. I zapamiętałem to do dziś i z trudem pytam o to, co się tam zdarzyło. Przechodzę do ostatniej kwestii, czyli jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy, że pamięć o Żydzi Woli pozostaje słabo wyartykułowana. W przypadku zdarzeń dobrze wyartykułowanych w pamięci społecznej, takimi są na przykład Powstanie Warszawskie, 11 listopada, 3 maja, strażnikami pamięci jest społeczeństwo. Ono wywiera presję na tych, którzy organizują jakąś politykę historyczną. Rola liderów polityki, liderów pamięci, to polityków, uczonych, artystów, polega jedynie na korygowaniu, modelowaniu tego, co przenika do świadomości potocznej. Otóż w wypadku rzezi Woli do pewnego stopnia jest to także przypadek rzezi Wołyńskiej, chociaż została ona bardziej nagłośniona, jest inaczej. Lokalni strażnicy pamięci o tym wydarzeniu są zbyt słabi, aby przedrzeć się ze swoim przesłaniem do szerokiej opinii publicznej. Muszą mieć silne wsparcie liderów instytucjonalnych, polityków, uczonych i artystów, bo jeżeli nie, to ta pamięć o tym wydarzeniu zaginie. Niebagatelna zostanie tylko wiedza w podręcznikach. Niebagatelna rola przypada tu zwłaszcza tym artystom, których obowiązkiem jest znaleźć odpowiednie formy narracji czy też ekspresji tych nie nadających się opowiedzieć w codziennym języku wydarzeń. Wszystko, dziękuję.